feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? To akurat jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i też odpowiedź jest dobra. A odpowiedź jest jeszcze prostsza niż wam się wydaje. Otóż czym się różni nauczyciel od nauczycielki? Otóż nauczyciel drapie się po dzwonku, a nauczycielka po przerwie. No tak. Pozdrawiamy wszystkich członków, tak? Grona pedagogicznego. No każdy z nas chodził do szkoły, tak? Tak. Ja dostałem wiadomość na Twitterze właśnie od kogoś, że... jest nauczycielem. Niekoniecznie, ale że napisał mi, że być może syn, brat, nie wiem, że 10-latek jeszcze tego żartu nie rozumie. Ja powiem tak, ja też ten dowcip usłyszałem w dość młodym wieku i początkowo zupełnie go nie rozumiem, nie wiedziałem, o co chodzi. Tak, no bo tak na ucho nie da się rozszyfrować, czy to był dzwonek na przerwę, no tak. Czy na przerwę. Czy dzwonek, przerwa. Ale jak już zrozumiałem, ten żart mnie bawi niezmiennie, mam nadzieję, że i państwa również. Poczekaj, powoli. Co a może mówić? Po prostu siedzieć z penisem w cieście? Oglądałeś American Pie? No. Tam była taka akcja. On ładował szarlotkę. Tak, tam było. To my wybieramy American Pie chyba. Jednak. Ładowanie szarlotki. Tak. Ale to ciekawe pytanie takie. Bardzo dobre. Takie pytanie życiowe i takie niesztampowe. Tak, nieszczampowe. Możemy tak zrobić. O ile przyniesie śniadanie. Tak, znaczy musisz tak, musisz tutaj dojechać, musisz przynieść śniadanie, no i też picie. No i picie. Kawa, herbata i coś do picia. Może tak zrobimy, no teraz... Nie, no zrobimy tak. Teraz też, dziś to jeszcze wam za dużo nie powiemy, ale od nowego roku postanowiliśmy zmienić naszą ramówkę, można powiedzieć spektakularnie. Tak, to będzie inaczej. Będzie inaczej, będzie sporo nowych treści, o tym więcej po nowym roku. I być może będziemy też zapraszać naszych widzów, słuchaczy widzów, żeby z nami tutaj sobie pogadali. Znaczy to jest też na pewno jedna z opcji też ewolucji jak gdyby naszego kanału, bo mówiliśmy o tym na początku i pewnie ten moment i dzień zbliża się nieuchronnie, że w pewnym momencie oprócz donate'ów pojawią się u nas również patronajci. No, i patostreamy. Tak, i wtedy na pewno dla tych patronów będziemy robić różnego typu akcje i atrakcje. Znaczy moja żona na pewno nie. Znaczy wystąpiła już parę razy, no bo była, przychodziła i tak dalej, ale moja żona, no, ona wspiera moją działalność internetową, ale czy by ona by chciała akurat w niej występować? Wydaje mi się, że chyba raczej nie. Ja proponowałem, ale to na inny portal. To nie, a nie, a poważnie, nie, no chyba, nie wiem, czy wystąpił, chyba nie, no nie mam jakichś takich planów, żeby z nami występowało, no i tak. Może w jakimś jubileuszowym odcinku, na jakaś będzie rocznica, albo nie wiem, podadzą jakaś liczba sól, albo subskrypcji, no to wtedy. To ale wtedy tak. Nie, no, ta, ja mam też wsparcie od swojej dziewczyny, ona też, no, są moja i partnerka i wąsa też, wydaje mi się, mają trochę show, tak naprawdę, kiedy nie jesteśmy przed kamerą, więc... One mają nas dość na co dzień. Tak, więc... Chyba nie, zresztą no, radzimy sobie na tyle, że nie potrzebujemy tutaj wsparcia kobiet, tak zwanych. Ta hamulcowa, ona musi być, powiedzmy sobie, ona musi być, ona musi w pewnym momencie powiedzieć prrr, stój koniu. No tak, tak. Ale jakby były, my jesteśmy też nieśmiali, przy kobietach jesteśmy w ogóle, ja to w ogóle jestem bardzo nieśmiały, więc ja to bym mógł zupełnie się tutaj... Siadaj. Mógłbym się zamknąć w sobie. Tak, bo po prostu to ten romantyzm przede wszystkim. No. Znaczy, to pytanie już wielokrotnie się przewijało, kwestie naszego rozstania z Weszło. No, decyzja była jaka była, Stano jako właściciel, jako szef tego projektu podjął taką, a nie inną decyzję. My tą decyzję uszanowaliśmy. To jest tak, w każdym biznesie jesteś właścicielem, odpowiadasz za cały projekt i od strony finansowej, od strony organizacyjnej i od strony personalnej. I tyle. I tak to jest, że po prostu szef decyduje o wszystkim. Tak było w tym przypadku, ale jeśli chodzi o ekipę Weszło, i to podkreślaliśmy wielokrotnie, według mnie najlepsze miejsce, w jakim pracowaliśmy pod względem atmosfery, pod względem ludzi, których tam spotkaliśmy. Jeśli chodzi o nasze pożegnanie, wszyscy zachowali się kapitalnie, zresztą pewnie większość z was słuchała tego naszego ostatniego Hyde Parku. Wszyscy nam podziękowali.
Nawet od paru osób otrzymaliśmy bardzo fajne podarki. Część osób przyszła na ten pożegnalny Hyde Park. No to myślę, że taki win-win. No to też podkreślaliśmy to, że byliśmy tam. Dzięki temu też jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, bo zobaczyła nas szersza widownia. I myślę, że też druga strona była na tym wygrana, bo według mnie robiliśmy swoją robotę dobrze. I więc tu taki obustronny win-win. Tak, no, czy jeżeli pytacie, czy cała ekipa, no z ekipą było w porządku, bo tak naprawdę to, że rozstajemy się z Weszło, już my wiedzieliśmy i wszyscy w Weszło wiedzieli znacznie wcześniej niż to ogłosiliśmy. To nie było tak, że przyszliśmy któregoś pięknego dnia i powiedzieliśmy, trzaskamy drzwiami i wychodzimy. Ta decyzja była już około 3 tygodnie wcześniej. No jakoś tak być może, no nie pamiętam, no w każdym bądź razie było to ustalone wcześniej. Tak się stało, jak się stało, no generalnie nie wiem, ja też... Są pewne tematy, na które po prostu mieliśmy odmienne zdanie. Tak jak Fons powiedział, no, to nie my byliśmy, że tak powiem, nie scalaliśmy całego projektu, tylko Stano, który podjął taką, a nie inną decyzję. My też jako ludzie dorośli ją uszanowaliśmy i generalnie wydaje mi się, że też w ostatniego dnia, jak mieliśmy ten pożegnalny Hyde Park, też odwiedził nas Stano, więc wydaje mi się, że po prostu no, rozstaliśmy się tak, jak się rozstaliśmy, w sensie no, po ludzku tak naprawdę. No tak, no, mieliśmy pożegnanie, później jeszcze też po zakończeniu tego, jeszcze tam chwilę żeśmy pogadali z naszymi kolegami, którzy tam byli dużą frekwencją, można powiedzieć, praktycznie wszyscy ci, którzy byli z Warszawy, nie byli. Więc po prostu no, rozstaliśmy się, powiedzieliśmy sobie do widzenia i oni robią teraz swoje, my robimy troszeczkę inne rzeczy, no i to w zasadzie tyle, no chyba wydaje mi się, że to jakoś tam wyczerpuje. Tak jest w biznesie, no że czasami po prostu trzeba się rozstać, żeby coś mogło iść dalej, no i tak to było w naszym przypadku. Natomiast, ale czy coś się wypaliło? Nie wiem, czy coś się wypaliło, być może no po prostu taka odpowiedź też była okej. Okay. Tak jak mówię, no rozstały się nasze drogi, też rozminęła nam się jakaś wizja na pewne rzeczy. I wizja rozwoju. Bez żadnych jakichś, tak. Że tak powiem, wydaje mi się też złośliwości, no po prostu tyle, no. Nic złego się nie wydarzyło. Ja oczywiście życzę każdemu, żeby miał takiego pracodawcę jak Weszło i w swoim CV sobie mógł wpisać, że był w tak fajnym projekcie z tak fajnymi ludźmi. Bo to rzeczywiście pod względem atmosfery, ja byłem w paru redakcjach, no to rzeczywiście tam Weszło było odczuwalne, że rzeczywiście ta atmosfera jest no wyjątkowa. Tak, no na pewno, tak jak mówicie, że tam w pytaniu było, że sytuacja była jakaś tam win-win. No na pewno też, gdyby nie to, że tam się spotkaliśmy z Wąsem, no to byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli, a też jest wysoce prawdopodobne, że pewnie byśmy się nawet nie znali, więc nie wiem, moim zdaniem fajna przygoda, teraz robimy sobie swoją przygodę i tyle, no, patrzymy do przodu. Chyba raz, że Marta Trzebiatowska, na pewno te mikrofony Tiny Turner też, bo ja rozumiem, że dzienniki potrzebują też mieć jakiegoś tam takiego, powiedzmy sobie, odchamiacza, żeby w kółko nie pisać o stanie Wisły, o polityce, o jakichś tam tragediach, o wojnach i tak dalej. No ale część tych informacji jest po prostu tak beznadziejnie niepotrzebna, że chyba z gatunku tych informacji to większość mnie denerwuje. Dlatego u nas są w naszych porankach. Dlatego są w naszych porankach. Ale chyba tutaj Marta Żmuda tutaj tak. No i generalnie no to jest dla mnie ta sama półka. Nie ma tak, że tutaj coś bardziej czy mniej mnie zdenerwowało. A Tina Turner to jeszcze żyje? No tak, no ale to była ta opcja, co Edzia Górniak i no tak, dźwignęła mikrofony. No, no co zrobić? Nie wiem, denerwuje mnie to czasami po prostu, bo uważam, że jeżeli kupuję codziennie dziennik, który kosztuje tam 2 zł czy 3 zł, no to też chciałbym otrzymać jakieś takie bardziej wartościowe informacje. Ja wiem, że wszyscy są przyzwyczajeni do tego, żeby żyć cudzym życiem i wiedzieć, co się dzieje u tych gwiazd, które oglądamy w telewizorze. Ale naprawdę, no te same gwiazdy, jak są jakieś takiej atencyjności, czy wzbudzić jakieś takie sobą zainteresowanie, naprawdę, wydaje mi się, ale że... to jest taki target. Że, no. Wydaje mi się, że jest mnóstwo ciekawszych rzeczy, które mogłyby powiedzieć, niż to, że mam problem, bo mieszkam w bloku i nie wiem, czy brać psa, albo źle sobie rozsmarowałem, kurwa, krem na twarzy. Przepraszam.
Ale z tym kremem to naprawdę to było mega zagranie. No tak, później sobie coś innego po prostu smarowało. Ale ja ci mówię jedno, powiem ci jedno. Mówisz o gazetach, które są tabloidami. Jest teraz taka tendencja tabloidyzacji życia. Ludzie uwielbiają żyć cudzym życiem, a jeżeli chcesz poczytać jakieś głębszych rzeczy, jakieś publicystyki, jakiegoś reportażu i tak dalej, no możesz kupić jakieś, są dodatki, nie wiem. Ja akurat nie czytam Gazety Wyborczej, ale wiem, że dużo osób czyta, bo widzę. Nawet u mnie w taksówce ludzie czytają. Są jakieś wysokie obcasy, jakieś są dodatki, gdzie tam masz jakieś dłuższe formy, no tak, i tak dalej, więc... Ja myślę, że każdy kupuje to, co chce, a jeżeli ktoś chce zobaczyć gołą panią z tyłu, krzyżówkę, horoskop, poczytać kawał, dowiedzieć się, że ktoś nie spał, bo trzymał kredens i tak dalej, no to właśnie kupuje superaka albo fakt. Nie pod tym kątem to bawi, bo ja to generalnie uwielbiam bezsensowne czynności obserwować, czasami też nawet robić. I uważam, że ta wiedza jest po prostu totalnie bezsensowna. Znaczy ja około 60% pojemności mojego mózgu jest to wiedza, która jest nikomu do życia niepotrzebna, ale ja ją mam w głowie i żona czasami mówi, ale po co to mówisz? Ja mówię, nie wiem, bo ja to wiem. No tak. Ale to nikomu się nie przyda, ja wiem, ale ja to muszę powiedzieć, bo ja to wiem. No tak, to, także tak, no to jest bezsensowna wiedza, która tak naprawdę do niczego nam się nie przydaje, a jednak łkniemy tej wiedzy, bo no tak. Znaczy ja nie mówię, że wstaję rano i od razu muszę sprawdzić, co Magda Gessler zjadła na śniadanie, albo czy Marta, nie Marta, tylko czy Baśka wybrała już kreację na Sylwestra, a wybrała taki czerwony komplet, można powiedzieć uniform, czerwona szpilka, dziewiątka, wsunięte pazurki, dzwony takie troszeczkę na czerwono to wybrała. Ona we wszystkim dobrze wygląda. Nie wiem, no mnie z jednej strony fascynuje, że ludzie tym żyją i naprawdę tak jak my sobie po prostu z tego robimy bekę, to tak są ludzie, którzy tym żyją na poważnie, no i to jest... Tak, i rozmawiają przy herbacie, przy kawie, przy obiedzie o tym. To jest ciekawe, no tym bardziej, że zobaczmy, jak są jakieś te portale, Pudelek, Pomponik, chuj wie co jeszcze. No i oni żyją tak naprawdę z tego, że... Żyją cudzym życiem. Żyją cudzym życiem, więc to jest dla mnie fascynujące i denerwuje mnie to, że czasami po prostu takie informacje są przekazywane, bo to wpływa na to, że ktoś, kto to czyta, po prostu jest z każdym takim newsem jest coraz bardziej otumaniany. No to jest taki format gazety, no. Format gazety, gdzie ktoś mieszka w dużym mieście, kupuje, ktoś mieszka w średniej miejscowości, czy w małej. Jest jeden sklep w małej miejscowości, idziesz po jajko, idziesz po chleb, kupujesz mleko. I kupujesz fakt albo superak i przez chwilę czujesz to, co się dzieje w świecie, wiesz, jaka jest pogoda, wiesz, jakie są numery w loterii, wiesz wszystko. Bo po prostu to jest taka kompilacja tego wszystkiego. Nie, no tak, no. Tylko mówię, kompendium wiedzy na temat tego, co się dzieje. Niekiedy ta wiedza jest bezużyteczna, ale dla tej osoby, która to kupuje, jest do tego przyzwyczajona, jest po prostu tą wiedzą, która nadaje jak gdyby sens, bo jutro znowu gazeta, jutro kupię, jutro będę wiedział, co dalej. Nie, ja bardziej do tego podchodzę, że jest to dla mnie rozrywka. Tak samo jak oglądam też, teraz już mniej, ale jak wiesz, swojego czasu byłem dużym fanem telewizji śniadaniowej. Tak, myślę, że spotkania z fanami będą i co więcej, będą to spotkania cykliczne. Tak, nie no, zawsze jak gdzieś tam kogoś spotkamy, to z miłą chęcią rozmawiamy też o Irenie Bianko, czy z Ireną Bianko. Także oczywiście, jak najbardziej tak. Tak, no, zresztą wielokrotnie no, spotykały nas różne osoby w różnych miejscach i jeżeli nie byliśmy kierowcami i jak gdyby była możliwość, żeby chwilę usiąść i porozmawiać, to zawsze tak robiliśmy. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kompanów wspólnej biesiady z Wrocławia, którzy kiedyś nas przecięli, to akurat już wtedy wróciłeś, bo samolotem wróciłeś do Warszawy, a ja zostałem ze Spielbergiem, no i powiem tak. Ja wiem, dzwoniliście do mnie, pamiętam. Tak, no i nigdy już tego nie zrobię i tutaj też apeluję i przestrzegam, nigdy nie wracajcie do Warszawy pociągiem nocnym, on chyba wyjeżdża, nie wiem, 23:50 jest 7 rano czy 6 rano w Warszawie, kiedy po prostu nie możecie iść. Czyli jeżeli nogi mówią wam nie idź, to nie idź. To nie idź, bo nogi nie chcą iść, a ty musisz iść na ten pociąg. Ja wtedy poszedłem, no i to była katorga. Bardzo się męczyłem wtedy. Zgubiłeś się chyba nawet. Tak, bardzo się męczyłem podczas tej podróży i też przepraszam wszystkich współpasażerów, że po prostu musieli patrzeć na to, jak mi jest źle. Bo mi było źle. No tak. Tak było. Podobno też dużo tam rozmawiałeś z Jackiem Bąkiem. Ze wszystkimi, praktycznie. Nie no, tam to była słaba podróż. Nigdy po angielsku to jest never again. Czyli najpierw to była biesiada z Ireną Bianką, no tak. A później powrót z Jackiem Bąkiem. Tak, i tu pozdrawiam oczywiście wszystkich kolegów, którzy
naprawdę przyjęli nas po staropolsku we Wrocławiu. No u mnie to nie ma jakiejś genialnej, można powiedzieć, historii, bo poznaliśmy się na studiach, studiowaliśmy na WF-ie. Ich studiere an der Akademie für Körperkultur. To jest jedyne, co umiem po niemiecku z tych lat. Byliśmy w sąsiednich grupach. Wtedy byłem sportowany, byłem człowiekiem oczytanym, tak jak jestem teraz. Znam języki, tak jak wtedy znałem. Mogę powiedzieć, że bardzo lubiłem wtedy zabawę, jeszcze bardziej niż teraz. Miałem wiele koleżanek i potem tak się zdarzyło, że wróciliśmy do Warszawy na magisterkę i mieszkałem na stacji, dorzucałem się tam koleżankom i żeby być bliżej uczelni, mieszkaliśmy praktycznie vis-a-vis AWF-u i jedną z tych pięciu koleżanek była moja obecna żona, którą pozdrawiam. Bardzo romantycznie. To bardzo romantycznie, chociaż czasami tam było bardzo, bardzo sympatycznie, jak tam. No w ogóle czasy studenckie, no to są piękne czasy. Ja miałem wielu znajomych, miałem jednego, który, to już mówiłem wielokrotnie, studiował piąty rok, a tak naprawdę po pierwszym już go wyrzucili. No zdarzało się, potem waletował. Miałem kolegę, który cały czas rodzice go trzymali pod kloszą, można powiedzieć. No i przyjechał na studia, WF, wiadomo, niesamowita uczelnia. No i tak jak przyjechał w październiku, no to na pierwsze zajęcia poszedł w lutym i się okazało, że słuchaj, ale ciebie nie było pół roku, ty już tutaj nie masz po co przychodzić. A jemu się tak spodobały te życie akademickie, akademiki, dziewczyny, balety, że on mówi wykłady, ćwiczenia, ja bym poszedł, ale po co, jak tu jest tak fajnie. No tak. No i został. No. Także no, tak to było. Także ABF, studia, jeżeli ktoś z was ma już trochę lat na karku i cały czas nie znalazł swojej drugiej połowy, to nie traćcie nadziei, pójdźcie na studia. A najlepiej humanistyczne. No tak. Tam jest wtedy wybór. W ogóle polecam teraz na AWF-ie, jest kosmetologia. A na kosmetologii co się dzieje, czyli po prostu... No tak. Ja chciałbym być tym... Ja bym był jeden na roku. Ja bym się nauczył robić te paznokcie, ja bym się nauczył te cienie tutaj kłaść. Byłbym sam jedyny i tam na przykład 196 dziewczyn. A na 196 dziewczyn... No wtedy nie miałbyś żony. No, nie no, a może bym miał szybciej, nie wiem. Czy miałbyś żonę akurat, ale... Także polecam wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a chcieliby kochać, chcieliby być z kimś... Kosmetologia na AWF-ie, polecam. No u mnie było mniej romantycznie niż u ciebie, bo... ja poznałem swoją obecną partnerkę, konkubinę, w Atelier Ulubiona. Ale to... Znany lokal, od nawet... Od 0 do 10 byłeś w jakim stanie? Od 0 do 10, no tak to mogło być między 6 a 7. A, czyli... ona tam była chyba z koleżanką na jakieś piwerko wpadła, a ja wpadłem ze swoimi kolegami, z końmi tam wpadliśmy. No i chyba najbardziej zaimponowało jej to, że tańczyłem jej Moonwalking Michaela Jacksona. No tak, bo jesteś takim gentlemanem, że generalnie ja wiem, jak tam w Atelier Ulubiona bywa. No tam generalnie jesteś oszczędny w słowach. Tak. Ty jesteś bardziej takim człowiekiem gestu, czyli bardziej tańczysz, lubisz tak? No tak. A niektóre dziewczyny po prostu też wolą zamiast rozmawiać po prostu tańczyć na przykład. No tak. Zresztą byliśmy wielokrotnie w Atelier Ulubiona, jest to miejsce, gdzie parkiet jest dość duży i tam praktycznie można tańczyć. Cały czas. Nawet polkę. Tak. Ty k***o! Ja tak poważnie, bardzo, bardzo szybko po pierwszej miłości wyleczyłem się z jakże niemodnego już romantyzmu. Na długo. Ojku. Ja tylko tak powiem w skrócie obrazowym, żeby to powiedzieć, że ja rzeczywiście miałem taki dość sympatyczny moment, kiedy jeszcze byłem niepełnoletni. Poznałem dziewczynę, było to na nartach. Przepiękna dziewczyna, sytuacja mocno filmowa. No i było bardzo sympatycznie, no ale na odległość no, ciężko jest, że tak powiem, związek kultywować, więc no, nie byliśmy zbyt długo razem. Ale rzeczywiście było to dość ciekawe, jeśli chodzi o tamte lata. I taką ciekawostkę powiem, że w tej chwili sympatyczna ta koleżanka jest światowej sławy wiolonczelistką. Mieszka w Stanach
Zjednoczonych, jeżeli mnie teraz ogląda, to cię. Czyli nauczyłeś się łapać za smyczek, ona to wykorzystała i teraz gra na całym świecie. Tak, tak, to właśnie. Tak jak w każdym związku, czy jakiejkolwiek relacji, są upadki, są wzloty, są miłe chwile, są niemiłe chwile. Mocno cię to pytanie rozochodziło, ja widzę, że w tobie cały czas w tobie jest ten ból. Nie, był oczywiście przez chwilę, ale generalnie, tak jak mówię, no bardzo szybko mnie pierwsza miłość... A długo byliście razem? Długo byliśmy, parę lat ze sobą byliśmy i długo mnie wyleczyła mnie generalnie z romantyzmu, ale teraz cieszę się, że na nowo jestem romantykiem. Patrzę na ciebie, powiem ci szczerze, ja widzę w tobie to. Widzę po prostu tą iskierkę takiego dobrego człowieka, ale to jest tylko iskierka. Zero. Nie? Tak, no. Jak masz dobrą obieraczkę, to błyskawicznie. A jak nie masz dobrej obieraczki i nie umiesz tego robić tak jak wąs, po prostu musisz do tego delegować żonę. Albo dorosnąć. Albo kupić obrane. Albo, teraz można w ogóle kupić albo jeść ryż, kaszę kuskus lub też kaszę gryczaną. Tak, bo ten dodatek skrobiowy można zastąpić właśnie ryżem, kluskami czy tam czymś innym. Makaronem, mhm. Czyli kluskami. Tak, może też być. Może być też, ja też lubię i tutaj zachęcam wszystkich, żeby jeść kopytka. Kopytka, tak. Tylko żeby zrobić kopytka, musisz obrać ziemniaki. No tak, ale to przeważnie można już kupić. A ty wiesz, z czego są robione kopytka? Z ziemniaków i też innych składników, które na przykład z mąki. No tak. Czyli po prostu... No tak. Dobry jesteś. No tak, no przecież ja jem kopytka. Na co dzień. Myślałem, że ty myślałeś, że kopytka to rosną na drzewach. Nie, no już tak głupi nie jestem, przepraszam. Oj, no proste pytanie, prosta odpowiedź. No. FS ma dwa oddziały, jeden na francuskiej, na Saskiej Kępie. Drugi Niepodległości chyba. Tak, na rogu ze Zwycięzców. No i drugi na Niepodległości zaraz. Przy parku Dreschera. Przy parku Dreschera, tak. No co mogę powiedzieć, no dwa najlepsze według mnie. Zdecydowanie. Chociaż w przeszłości zdarzało mi się jeść jeszcze... Gdzie były? Róg Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. No tam przy bajce. Tam przy bajce, no zdarzało mi się tam coś szarpnąć. Na Imielinie. Imielin też fajny jest kebab. Imielin przy kościele, to jest chyba Felicja. Tak, znaczy ja cenię... Ta Felicja na francuskiej nie bardzo. Sieciówka. Fenicja, dużo ich jest. Możliwe, tak, ale ta na przykład ta, która jest na francuskiej, to byłem tam, no, też to swe, ale ta... Tam dają taki biały sos na górę. No tak. Ale ta właśnie na Imielinie, tam przy kościele jest bardzo dobre. Ja cenię sobie, jeśli chodzi o kebaby, to, że robią samemu te placki właśnie w Efezie. No i wyznacznikiem tego, czy on jest dobry, czy jest zły, czy jest to, że oni codziennie sprzedają go w całości. Czyli tyle, ile położą na ten kij i kręcą nim, po prostu tyle sprzedają, sprzedali, zamykają i tyle. Nie, ale miałem kiedyś akurat, znaczy różne miałem. Przyznaj się, no przecież Martyna tego nie ogląda. Nie, no różne sytuacje miałem w kontaktach damsko-męskich. Oczywiście no tam na te 6 czy 7 tysięcy kursów, które zrobiłem w życiu. Oczywiście kilkaset miałem propozycji oczywiście, od kobiet dodam. Chociaż miałem też propozycje nie od kobiet i o tych nie chcę mówić. Nie, akurat pieniędzy nikt nie zapomniał. Raz czy dwa miałem sytuację, że ktoś po prostu wyszedł i nie zapłacił. To takie sytuacje niezbyt ciekawe. Akurat nie kobiety to byli to mężczyźni. I nawet nie chodziło o kwotę tego przejazdu, bo to była kwota jakaś tam rzędu kilkunastu złotych, ale sam fakt, no, że ktoś wysiada i po prostu nie płaci. Oczywiście w dobie aplikacji możemy taką osobę tam zablokować szybko i napisać maila, ale to nie chodzi o to, że ktoś tam ją zablokuje. No, bierzesz taksówkę, bierzesz jakąkolwiek usługę, no i nie płacisz za nią, to jest takie dla mnie dość słabe. Nieeleganckie. Nieeleganckie, oczywiście. A jeśli chodzi o kobiety, no czasami są takie kursy, jest godzina 21 i pani pyta, czy wejdę na kawę. No jak ja bym wypił kawę o 21, to byś przecież... Przecież ja nie mógłbym spać, no przecież nie spałbym prawie całą noc i dzień. No. Do niej mówisz, proszę pani, nie no, kawa o tej godzinie, masz rację, piwko.
czyli nie wejdziesz. Mówię, no nie, ale nie wejdziesz. No nie, ale serce biło, no. A pani była na przykład 8 na 10. Nie? Ale milf czy taka? Miałem też taką raz sytuację z Sylwestra, już teraz już będzie drugi rok. Akurat z tego Sylwestra nie będę jeździł, bo będę się bawił z małżonką i z przyjaciółmi i z rodziną. Ale miałem taką sytuację, godzina 22:30, noc sylwestrowa, czyli gdyby początek, tak? Odebrałem panią z poznańskiej, ale to nie pracowała tam. Nie z branży. Nie z branży. I kurs na Żoliborz, czy nawet dalej, chyba nawet na Bielany. Na Białękę. Na Białękę. No i opowiada, że się pokłóciła. Widzę było, że jest zburzona, no bo początek imprezy. No i od słowa do słowa zaczęła mi opowiadać, że się pokłócili, że w Sylwestra, że on się uchlał. No, życie. Życie, no. No i tak od słowa do słowa i zawiozłem. Oczywiście rozliczyliśmy się i tak już zamyka drzwi, ale coś drgnęło. Mhm. Iskra. I mówi, a może byś wpadł na chwilę? Ja mówię, ale jest 22, jest Sylwester. No i doszło do głowy, że no dzisiaj mam tyle kursów, że po prostu no nie dam rady. No, no i nie wszedłem. No proszę. No akurat byliśmy na Gieksie. Na Gieksie bardzo dobre. Bardzo dobre, w naszych rankingach najwyżej. Duży wybór. No i coś, czego nie było na większości stadionów, czyli ekspozycja. Myjemy oczami, jeżeli widzimy ekspozycję i widzimy, że ten hamburger jest taki, że nie mieści się w dwie dłonie, to ja mówię, ja go biorę, bez tą głową. Nie, dobrze, na GKS-ie było spoko, tym bardziej coś... Trafiliśmy na taki mecz z Rakowem, przegrany, oni tam już do spadku. Nie no, tam atmosfera była grobowa. Nie no, była kozacka szama, była też była Karkówka, Gięta, no wiadomo, tutaj mnóstwo innych rzeczy. Ja też miło pod kątem tym kulinarnym wspominam GKS Tychy, no... Oj tak. Najlepsza zapiekanka tak naprawdę. No i tyle, no i też chyba fajne są te wszystkie propozycje tych spotkań też, gdzie są food trucki, bo jednak jak ktoś jest, nie wiem, no znudzony kiełbą, czy nie chce iść tej kiełby, to też tam, gdzie są food trucki, można fajnie podjeść, ale tam na takim, powiedzmy sobie, typowym stadionowym jedzeniem, gdzie to wszystko jest na miejscu, nie ma, nie wiadomo, kuchni chińskiej, tajskiej, japońskiej, Bóg wie jeszcze jakiej, to zdecydowanie chyba Gieksa i też podobało mi się spektrum tego, co można było na stadionie dostać. To był Śląsk Wrocław. Tak, na Śląsku był, po angielsku to jest big variety of all kinds of dishes. Yes, that's right. Tak, była Gięta, były frytki, były jakieś tam jeszcze hot dogi i tak dalej, więc to było spoko. Mi się jeszcze tak skojarzyło, jak powiedziałeś o tej Gieksie, że z jednej strony byliśmy tam zadowoleni, najedzeni, atmosfera taka na stadionie trochę smutna, no bo oni przegrali w ten mecz 4 wysoko z Rakowem, ale podróż mieliśmy powrotną sympatyczną, bo jechał z nami tener Kędziorek, który pracował wtedy w Rakowie, teraz nagrywamy to w okresie, kiedy właśnie świat obiegła informacja o tym, że tener Kędziorek właśnie odszedł z Rakowa. Specjalista od stałych fragmentów gry, 77 bramek. Doskonały analityk. Więc ja tutaj taki mały przytyk do włodarzy Rakowa, no, że tak musiało być, a do innych no, informacje, że fachowiec do wzięcia. Słuchajcie. No tak. Naprawdę mega spec. Lecimy dalej. Ile? Ćwierć. No dobra. To nie jest wynik. Ćwierć to my wiesz. Słuchaj, znaczy powiem tak, jeżeli cały czas mam przed oczami tą windę. Tak. Byliśmy w takiej windzie, gdzie jak weszliśmy we trzech, to już był limit. To już się pociła. Nas weszło takich tam 5 czy 6. Powiem tak, to, że teraz nas oglądacie i to, że nas widzicie i to, że żyjemy, to też jest jakiś znak. Tak. Tak. Także, znaczy ja miałem taki okres, że do windy nie wchodziłem praktycznie cały czas. Już nie, teraz nie wchodzę w ogóle. Jak nie muszę, to nie wchodzę. No tak. Uważajcie po prostu na to, co jecie. A co dzisiaj jedliśmy? Dietę pudełkową. A, dzisiaj był McDonald's, także... Słuchajcie, teraz po tym, jak obejrzałem całą pierwszą serię Wiedźmina, jestem tak podekscytowany, że chyba będzie to niedługo. Zresztą
na początku byłem jakiś taki nastawiony nie do tego aktora, który gra właśnie Geralta z Rivii, ale powiem wam, że tak jak oglądam na angielskim lektorze, on ma taki tembr głosu. Dobrze to pasuje. No dobra, kiedy wyjdziesz z Białego Sadu? Sztywny termin. Sztywny. Aleś mi się ta Yennefer podoba. Sztywny termin. Czekaj, no mamy teraz koniec roku, tak? Do sześciu króli wyjdziesz? Do 15 stycznia. Nie, do sześciu króli. Nie, no do sześciu to nie. Czekaj. O, Jacek gdzieś tam przemknął. Do 15 stycznia. Nie, ja w ogóle teraz pogram chyba sobie w Wiedźmina. Tak dojrzałem do tego. Nawet nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś streamu z tego. Tak. Wąs wychodzi z Białego Sadu. No tak, ale będę... Challenge. Będę tytułany tak jak Geralt i będę miał taką szramę. Możemy zrobić taki stream, odpalić, czy będziesz grał, dopóki z tego Białego Sadu nie wyjdziesz. Czyli to będzie praktycznie całą dobę. Dobrze. Tak. Aż pójdą pierwsze soki lub też zemdleje, tak jak ci Koreańczycy, którzy grają w StarCrafta. To chwila, moment. Jestem do tego. Możemy zrobić wyścigi, kto pierwszy wyjdzie. Dobra. Ale będziemy grali na jedną myszkę. Oj, trzy najlepsze polskie rapowe płyty. Ja ci pomogę, S-P-O-R-T. Jestem starym zgredem, więc dla mnie trudno tak byłoby wskazać, ale na pewno no, Molesta Skandal, czyli no, coś, co było jakąś tam kolebką rapsów. Na pewno Warszawski Deszcz Nastukawszy, no też bez wątpienia płyta taka no dość gram istotna zielone, gram dla polskiego rapu, a trzecia płyta trudno mi powiedzieć tak naprawdę, tak na szybko. Na pewno te dwie były dość istotne. Nie wiem, może coś nie takiego starego, żeby nie było, że jestem takim totalnym zgredem. Przyznaj się, no słuchałeś Leroya. Nie, no słuchałem Leroya, ale to nie była twórcza płyta, to wszystko było robione na jakichś tam samplach, które już miały swoje miejsce. Ale coś takiego naprawdę dobrego, co bym tak mógł wskazać z... O wiem, tak naprawdę podobała mi się bardzo, to był akurat mixtape Art Brut Problemu, taki troszeczkę z zaciąganymi tematami z polskich filmów, z polskiej muzyki lat 80. i ten mixtape jak najbardziej moim zdaniem bardzo, bardzo spoko, to tak. Podejrzewam, że mógłbym jakoś tam coś jeszcze wymiennie podać, ale to były na pewno trzy takie rzeczy. No, generalnie dla mnie samo pojawienie się Problemu na scenie z epką jeszcze było takim fajnym sygnałem, że coś fajnego wjechało, niby takiego oldschoolowego, ale robionego teraz i to już od kogoś, od kogo nie słyszałem tych historii 20 tysięcy razy, tylko jakaś taka była świeżość, więc tutaj bez wątpienia Art Brut i tak jak mówiłem wcześniej, Warszawski Deszcz i bez wątpienia Skandal.